Jeżeli idziemy do perfumerii i wybieramy dla siebie zapach właśnie w okresie zimowym, to nie sugerujmy się od razu pierwszym wrażeniem. Każdy zapach składa się z trzech nut zapachowych, z nuty głowy, z nuty serca i nuty podstawy. I one są bardzo ważne w wyborze naszego zapachu. Jeżeli bierzemy z półki zapach i podajemy go na blotters, czyli pasek, który znajduje się w perfumerii, bo takie powinny być nasze pierwsze kroki, przyłóżmy go do nosa po spryskaniu z pewnej odległości oczywiście, nie jest bardzo bliska. Przyłóżmy go do nosa i sprawdźmy, czy nuta zapachowa pierwsza nam się podoba. Jeżeli nam się podoba, to jesteśmy już na dobrej drodze do dobrania właściwego zapachu. Powinniśmy wówczas taki zapach nałożyć na własną skórę. Oczywiście, jeżeli wcześniej nie mamy własnego zapachu, którego nałożyliśmy. Nakładamy go na grzbietową stronę nadgarstka i zafundujemy sobie spacer po perfumerii, parominutowy, i w tym czasie obserwujmy, co się dzieje z naszym węchem. Czy nadal zapach nam się podoba, czy nas nie drażni, czy nie zaczyna nas boleć głowa. Jeżeli taki moment nadejdzie, że zapach zacznie nas denerwować, znaczy, że powinniśmy szukać następnego. Z kolei ciężkie nuty, zimowe nuty, bardzo często dopiero ujawniają swoje zapachy w nucie serca, czyli po jakiejś chwili. Jeżeli po paru minutach dochodzi do głowy nuta serca, czyli środkowa część, która jest takim centrum zapachem, sercem zapachu, jak sama nuta mówi, nuta serca, to powinniśmy właśnie wtedy zapach już na przykład zabrać do domu w postaci próbki. Każda perfumeria oferuje próbki, możemy poprosić, nie bać się o taką próbkę i założyć ten zapach następnego dnia na siebie. Jeżeli ten zapach następnego dnia pięknie nas otula, oczywiście możemy go czuć, bo nie jest tak, że zapach, którego nie czujemy, on nie pachnie i możemy taki zapach spokojnie nosić, nie drażni nas, to jest to dobry moment na zakup takiego zapachu.